Witam w kolejnym programie z cyklu Muzyczny Tarnobrzeg. Dzisiaj postaramy się przybliżyć twórczość i muzyków tworzących zespół Uszy Dusz. Przy okazji udowodnimy, że blues ciągle jest żywy. Zapraszam. Miłości.
Bożena, Piotrek, Kuba, Darek, czyli zespół Uszy Duszy. Co to był za utwór, który zagraliście przed chwilą? To był numer pana Tadeusza Nalepy, który jeszcze na szczęście gra. Z naszą muzyką tekst wymyślił pan Tadeusz, a aranż zrobił nasz wspaniały leader, czyli nasz mentor jak gdyby, czyli Darek. Dlaczego blues? Przecież tej muzyki w mediach jest jak na lekarstwo. Nie jest to muzyka, którą się promuje, a wy brniecie, chciałby się powiedzieć, w muzykę, która właśnie jest bez przyszłości, czy z przyszłością dopiero? No jak się zaczyna słuchać muzyki, wtedy gdzieś jak ma się 15-16 lat, no to wtedy po prostu przesiąka się tym, co się słyszy. No ja akurat wtedy, jak miałem 15-16 lat, to w mediach było dużo bluesa. I przysiągłem tym. I teraz zarażam młodzież. Naprawdę to jakoś tak samo z siebie wyszło. Gdzieś zawsze szuka się tych własnych preferencji. Akurat w tym się odnalazłam. Czy ta miłość do bluesa jakoś was zjednoczyła? Jakoś tak znaleźliście się w tym świecie? W sumie ja wyjeżdżałem, jak większość polskiej młodzieży, do Anglii. Miałem nieprzyjemność. No i w przeddzień wyjazdu spotkaliśmy się właśnie z Darkiem i z takim jeszcze jednym kolegą. I Darek stwierdził, że chce w końcu zrobić jakąś kapelę bluesową. Zacząć robić to, co nas interesuje. Tylko, że akurat no, nie było z kim, bo jeden kolega już grał, drugi kolega wyjeżdżał do Anglii, trzeci gdzieś tam był jeszcze zajęty, czwarty pracował. No i tak to jakoś mi utkwiło w pamięci i po powrocie skontaktowałem się z Darkiem. Okazało się, że jest już pałkarz, garownik tak zwany. No i zaczęliśmy sobie grać. Później okazało się, że jest pani z WDK-u, która też raczej w tych klimatach i w tym kierunku chce iść. Jakoś zaczęło się kręcić tak. I to był rok? 2005. Luty. Czyli jakby nie patrzeć, historia zespołu nie jest zbyt długa. Nie, ale intensywna. Uszy Duszy, nazwa. No właśnie, skąd się wzięła nazwa Uszy Duszy? Wymyśliłem ją siedząc w pracy. Można tą nazwę traktować i na serio, i żartobliwie. Uszy Duszy, blues jest muzyką po prostu duszy, która jest uduchowioną muzyką. No a uszy dlatego, że słucha się uszami. Blues jest taką muzyką, że dużo nie trzeba, żeby zagrać, prawda? W zasadzie jakaś gitara, trochę nie, głosu. To jest takie powszechne po prostu mniemanie, ale blues jest trudną muzyką, dlatego że to jest poruszanie się w pewnym schemacie i po prostu, żeby znaleźć swoją receptę na jakąś oryginalność, żeby po prostu zaistnieć, to jest trudne. Trzeba coś wymyśleć, po prostu poruszając się w danym schemacie, bo jeżeli wyjdziesz za ten schemat, to już nie jest to blues. Dorzucę moje zdanie, króciutkie, że nie jest trudnością być jakimś oryginalnym, tylko jest trudnością wyrazić siebie poprzez bluesa. Czy zdarzały się wam takie sytuacje, że siedzieliście sobie w takiej właśnie miłej atmosferze i nagle ktoś mówi, zagrajcie coś, macie tu gitarę, zagrajcie, zaśpiewajcie coś, ot tak po prostu. Nie, bo jak siedzimy w takiej miłej atmosferze, to nikt nie ma ze sobą gitary. A dzisiaj nie dość, że jest bardzo miła atmosfera, to jeszcze mamy gitarę i ja was o to poproszę. Pod twe bose stopy.
ty. Moczuło się se tobie dziś. W ten sposób bardzo płynnie przeszliśmy do koncertów. Jak często gracie koncerty? No, w lecie, w sezonie to graliśmy dosyć często, no bo wypadało nam prawie co tydzień. No, szczególnie przełom sierpnia, września. Tak, tak, tak. To od było chwili, tak jak zaczęliśmy intensywnie koncertować. Czy te wasze koncerty są gdzieś tutaj w okolicach, czy zdarza się wam też wyjeżdżać gdzieś dalej? Raczej na miejscu. Tarnobrzeg, Nowa Dęba, Baranów, Sandomierz. Raczej w okolicach Podkarpacie. Czy... Krosno. Krosno. No tak, chyba gdzie byliśmy, to w Krośnie właśnie. Jak to jest na koncertach? Adrenalina. To ja się domyślam, ale powiedzmy adrenalina, która bardziej mobilizuje, czy gdzieś rozbraja przed graniem. Człowiek ma taką możliwość wyrażenia samego siebie. Koncert to nie jest tylko wyjście na scenę, śpiewania, ale wszelkie warunki, które temu towarzyszą. Mi się wydaje, że granie w klubach szczególnie, i jeżeli koncert jest zaplanowany, przychodzą ludzie tacy, którzy faktycznie chcą tego bluesa posłuchać, i wtedy już się właśnie przychodzi z taką pewnością tego, że nie ma tam ludzi przypadkowych, tylko są właśnie ludzie, którzy przyszli, bo chcą posłuchać takiej, a nie innej muzyki. A czy na przykład czujecie, że z każdym koncertem jesteście coraz bardziej pewni na scenie, coraz bardziej zgrani ze sobą? Czy jakby czujecie ten postęp? Ja myślę, że większa umiejętność porozumiewania się, większe wyczucie i jakby taka lepsza współpraca. Więcej rzeczy po prostu z koncertu na koncert się wyczuwa. Nie, o wielu rzeczach już nie trzeba mówić. Ale na koncertach nie gracie tylko w tym swoim już składzie, stałym, jak rozumiem, ale także zapraszacie do współpracy innych muzyków. To tak zawsze okazjonalnie. Tam sporadycznie się zdarzy. No i raczej chyba gramy w tym składzie, ale czasami... Ktoś jest chętny, ktoś gra na harmonijce, czy tak. Tak jak ostatnio w Nowej Dębie, to właśnie to był taki... To czy jakieś koleżanki, bożenki do współpracy chórkowej, tak, oczywiście. Pozakoncertowej. Tak jak najbardziej, jesteśmy chętni do takich. Wiadomo, że realizujecie swoje nagrania, czy to są covery, czy już swoje własne autorskie piosenki? Dwie piosenki. Nagraliśmy, znaczy jeszcze nie nagraliśmy, bo jeszcze pozostały wokale do dogrania, ale dwie autorskie piosenki i sześć coverów we własnych aranżacjach, bliższych lub dalszych oryginałowi, także różnie. Od kiedy pracujecie nad tym materiałem, żeby go zarejestrować? To chyba te główne nagrania to były w listopadzie. Praca nasza wygląda tak dorywczo, w zależności od możliwości po prostu... od czasu po prostu ludzi, którzy nam pomagają w tym. Czy już możecie coś powiedzieć, że te nagrania czegoś was nauczyły? Czy jakoś inaczej spoglądacie na muzykę, którą na co dzień gracie? Myślę, że więcej precyzji będzie w tym wszystkim, co gramy. Na pewno. Takie nagrania bardzo dużo dają. Wiele można swoich własnych błędów wyłapać, co jest dobre, a co jeszcze trzeba poprawić, więc mi się wydaje, że takie nagrania to dobra szkoła. Te dwa wasze autorskie nagrania, utwory, kto je stworzył, kto napisał tekst, kto skomponował? Znaczy tak, do jednego utworu pamiętaj, że muzyka jest pana Mariana Zycha, natomiast tekst jest mój. Drugi utwór to jest też muzyka pana Mariana Zycha i też mój tekst, także to tak na razie. Na razie jeszcze pracujemy nad swoimi już takimi własnymi całkowicie kompozycjami. Poprosiłbym o próbkę jednego tego waszego utworu. Splątanych myśli sznur.
inne plany zespołu się duszy? Ja myślę, że pewnie jakieś... Przede wszystkim koncerty, dużo koncertów. Tak, no. Może jakieś festiwale, może w tym roku wyślemy jakieś nasze nagrania. Także to takie plany. Myślę, że codzienne granie to są, to jest taki bliższy cel. Jak jeden z wielu zespołów, macie też swoją stronę internetową. Co tam można znaleźć? Nasze zdjęcia, nagrania, coś o nas, kontakt. Można się także wpisać. Jest jakaś tam księga gości jest. Jakieś aktualności także. Tak jak na każdej stronie. Czego można życzyć zespołowi Uszy Duszy? Grania, jak najdłuższego. Tak. Jak najwięcej koncertów pewnie, tak. No to jest najważniejsze w tym wszystkim. Bez koncertów zespół nie ma sensu tak istnieć chyba. Po prostu grać. To tego wam serdecznie życzę i myślę, że nasi widzowie również. Na pożegnanie dzisiaj, jaki utwór jeszcze wykonacie? Zagramy Hotelowego Bluesa akustycznie. W drugiej części programu zapraszam do obejrzenia wywiadu z zespołem Ziemię Kanan. Z dwoma muzykami tej stalowowolskiej kapeli, Mariuszem i Sławkiem, spotkaliśmy się 12 listopada w ich sali prób w stalowowolskim MDK-u. No i oczywiście konkurs do wygrania. Płyta zespołu Ziemia Kanan oraz naszywka zespołu Happy Set i plakat zespołu Hurt. Należy bardzo uważnie oglądać rozmowę. A pytanie jest jedno. Czy płyta Kanaan jest pierwszym wydawnictwem zespołu Ziemia Kanaan?
Gościmy dzisiaj w Stalowej Woli, w sali prób w Miejskim Domu Kultury, gdzie na co dzień ćwiczy repertuar nowy, przygotowuje ziemię Kanaan. I właśnie z ziemią Kanaan dzisiaj rozmawiamy, a dokładnie z Mariuszem Zarzecznym, wokalistą, liderem, chyba tak mogę powiedzieć, i z basistą Sławkiem Środkiem. Witajcie. Witamy. Spotkaliśmy się tutaj, żeby porozmawiać o waszej historii, o płycie, która niedawno się pojawiła, ale także ujawnić może szerzej, że to nie jest tak naprawdę pierwsze wydawnictwo, ale po kolei. Zespół Ziemia Kanaan gra, z tego co wiem, od roku 1997. Zgadza się. Ten 97 rok to właściwie to jest taka teoretyczna data zapoczątkowania, dlatego że zagraliśmy wtedy kilka prób, koncert Chwalmy Pana w rytmie reggae i później z powodu różnych trudności to taki zawiesiliśmy działalność na rok czasu. I, no ale liczymy tą datę, że to jest ten czas powstania zespołu. Po roku czasu dopiero wyklarował się skład, miejsce na próby i też uporaliśmy się z innymi problemami, tak już bardziej aktywnie zaczęliśmy funkcjonować. Gdybyście mieli określić muzykę, którą wykonujecie, jak byście ją nazwali? Muzyka jakoś przez te kilka lat bardzo się zmieniła też. Ten początek był typowo taki reggaeowy. W tej chwili jest dużo elektroniki też, także ciężko jest jak gdyby określić jak gdyby gatunek tak jakoś konkretnie. Zresztą chyba zawsze mi było ciężko jak gdyby tak określić jednym słowem ten gatunek. Był to jakiś rock reggae i jak gdyby dalej ciągniemy w tym, z tym, że mówię, że jest dużo elektroniki w tym momencie, więc jakaś taka bardziej też nowoczesna muzyka reggaeowa, troszkę mocniejsza czasami. Ale korzenie jednak reggae. No to jest chyba coś, co jak gdyby tak poczuliśmy na początku i gdzieś to kochamy, gdzieś to lubimy i to w nas siedzi, nie? Jak gdyby chyba od tego tak zupełnie nigdy nie odejdziemy, tylko zawsze to będzie tkwiło, nie? I zawsze będzie się to przebijało. Ziemia Kanaan, intrygująca nazwa. Skąd pomysł na nazwanie zespołu w ten sposób? Znaczy z pomysłem jest tak, że no, jak te kilka lat temu, jeszcze przed założeniem zespołu, fascynowałem się reggae, słuchałem dużo muzyki i w Polsce panowała w pewnym sensie taka moda na starotestamentowe nazwy zespołów. Był Gedeon Yeruba, Usta Seracha, Izrael i takich zespołów było mnóstwo i głównie tym się kierowałem też, żeby znaleźć jakąś fajną nazwę, która też będzie się kojarzyła z muzyką reggae, nie? I stąd Ziemia Kanaan, nie? We wrześniu pojawiła się wasza płyta Knan, chyba dobrze wypowiadam. To jest taki skrót, Kanaan. No, no właśnie, pytanie miało być takie. Co oznacza ten skrót? Właściwie to nie jest, to jest taka trochę gra słów, nie? Można to kojarzyć z Kanaanem. Jest tutaj literka K i wyraz nan. Właściwie nic on nie oznacza, nie? Jest to, no tak jak mówię, gra słów. Kiedyś mieliśmy taki numer, który się nazywał NAN i stąd dodaliśmy tą literkę K i wyszło Kanaan. Porozmawiajmy o płycie. Z tego co wiem, to powstawała ona dosyć długo. Dlaczego? Aż tak długo. Były jakieś komplikacje na pewno też ze składem, ale przede wszystkim to chyba jest brak funduszy, nie? To jest chyba podstawa, gdzie jak gdyby to się wszystko przeciąga też, nie? Nie do końca, tak. Znaczy, na pewno jest sytuacja, że mamy pieniądze, wchodzimy do studia i jest to dużo łatwiejsze niż po prostu zarabianie na koncertach i tworzenie w ten sposób, nie? Znaczy, na pewno popełniliśmy błąd, bo chcieliśmy też trochę zaoszczędzić, bo płytę nagrywaliśmy tutaj, w tym pomieszczeniu. To pomieszczenie na początku to wyglądało zupełnie inaczej, bo to był jakiś zakład krawiecki. Trochę też wyłożyliśmy funduszy w zrobienie tego pomieszczenia. Też Paweł Steczkowski pożyczył nam trochę sprzętu, takie studio obwoźne, mikrofony. Także można było tutaj to, w tym pomieszczeniu też to zrealizować. No i stąd padł ten pomysł, żeby po prostu posiedzieć tutaj, nie jechać do studia, nie spieszyć się. Zrobić to na spokojnie i przez to bardziej dokładnie, no ale no niestety aż za bardzo na spokojnie to wszystko wyszło, bo nagrywaliśmy, same nagrania trwały 2 lata, a później jeszcze
edycja, nagranie, miksy, ciągnęła się jeszcze kupę czasu. No. Tak oglądając wkładkę płyty waszej, można zauważyć, że bardzo wielu muzyków gościnnie wystąpiło. I jak wygląda zatem sytuacja z koncertami? Czy grają z wami, czy jednak w tym podstawowym składzie występujecie? W 2001 roku to większość tych ludzi grało jeszcze w podstawowym składzie. No, w szczycie graliśmy w 9 osób. W tej chwili pozostało z tego składu 4 osoby plus Michał, notabene z Tarnobrzegu, który gra na samplerze i śpiewa. No myślę, że to też wynikało ze zniechęcenia, że te nagrania tyle się ciągnęły. Ludzie się też porozjeżdżali po Polsce na studia. Szczerze to ciężko utrzymać zespół, który ma 8 czy 9 osób. Jest to... Płyta Knan nie jest waszym pierwszym wydawnictwem. Pojawiło się już w 2000 roku taka kaseta God Almighty Demo 99. Czy tamtą kasetę jako oficjalne wydawnictwo swoje traktujecie, czy po prostu taką demówkę, która szerzej się rozeszła? Nie, no właściwie jest to oficjalne wydawnictwo, z tym, że nazwa tego materiału nosi God Almighty Demo, dlatego że zamysł pierwotny był, że to będzie demo, ale... Już taki był pomysł, żeby po prostu zapisać materiał, bo jest potrzebny taki materiał, żeby czasami gdzieś podesłać, a tak się fajnie złożyło, że wytwórnia podjęła się i no jakoś się to fajnie sprzedało, jakieś koncerty były z tym związane i te recenzje jakieś były ogólnie no, bardzo, bardzo pozytywnie, to ogólnie wyszło, nie? Nie planowaliśmy jakoś tego wydawać, tylko tak zwyczajnie chcieliśmy po prostu sobie zapisać coś właściwie dla siebie, nie? A jakieś plany najbliższe koncertowe, bo wiemy, że tak sami mówiliście, że planujecie nagranie kolejnego materiału. Czyli to jest powiedzmy pierwsza część planów, a inne plany związane z działalnością Ziemi Kanaan. No, na razie myślimy o tych nagraniach, dlatego że mamy już repertuar. Ostatnio też, tak jak już wspomniałem wcześniej, zespół zasilił nowy człowiek, Michał Wójcik. Z takich planów koncertowych to na pewno zagramy na wakacjach, na 13 spotkaniu młodzieży w Wołczynie już zostaliśmy zaproszeni i na festiwalu Nie Zabijaj. To jest taki festiwal stricte regałowy. To na koniec naszej rozmowy jeszcze spróbujcie wszystkich zachęcić do tego, żeby sięgnęli po waszą płytę Kanaan. Nie, no myślę, że sama okładka jest zachęcająca, nie? Ja tak sobie czasami próbuję myśleć jak dziecko, nie? I które stoi przed wystawą w sklepu i widzi coś takiego, no to jest można powiedzieć w ziemi Kanaan, nie? Także myślę, że ta okładka jakoś zachęci słuchaczy do sięgnięcia po tą płytę. No a jeżeli chodzi o muzykę, no to zachęcam, bo jest tam naprawdę bardzo dużo instrumentów, które czynią ten materiał różnorodnym. Jest sekcja dęta, są smyki, skrzypce, wiolonczela, są też ostrzejsze gitary. Myślę, że ta płyta jest bogata pod względem muzycznym, także zachęcam. Dziękuję bardzo za rozmowę i myślę do zobaczenia, do usłyszenia na waszych koncertach.